Dobry, z tej strony Pablos i zapraszam was na kolejny odcinek z mojego gameplayu z gry Hydroneer. Jak widzicie, skończyliśmy w wcześniejszym odcinku zaraz tam przed mostem, więc po sobie kontynuujemy tą grę. Tutaj widzę, że tutaj jest... O, znajoma twarz. Co ty tu robisz? Ostrożnie, udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami, pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Czarny rynek. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę ci jutro kibicować. Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Więc, serce matki, myślałam, że wolisz dzicz. Cóż, nie zawsze da się pić w samotności, a? W sumie czasem brak mi towarzystwa. Masz, przyznałem się. Nie myśl o mnie źle. Zapomnę o sprawie, jak dostanę zniżkę. Nie możesz. Żartuję, Karst. Miło cię widzieć. Nie masz litości. Zaoferuję ci najlepsze ceny, naprawdę. Dobra, teraz zobaczymy taką łuk. Szkoda, że tutaj nie można sobie podejrzeć. Dobra, to jeszcze łuk. O, ma te same ubiory co tamten. Czyżby nie mieli w jakiś sposób połączony? Dobra, dałem mi skrzynkę za darmo. I co, jestem ciekaw, broń. Szkoda, że nie można sobie tutaj podpatrzeć broni, którą się aktualnie ma. Tutaj wyrzutnia lin, potykacz, łuk bojowy, łuk wyborowy, łuk o dużej cenności, ale niskie szybkości, żeby na proca karcza. Ta proca strzela bombami o dużo. Ale przecież mam sobie kupić ten łuk bojowy. Ale 100 kruchów. Bieram to jak za darmo. Prawie. I. Dobra. Do zobaczenia. Wtedy będziesz już wojowniczką. Miejmy nadzieję. I co tu jest? To ma inny rodzaj amunicji. Dobra, może sobie tutaj dotwórzmy troszeczkę. Aha. Dobra, ale no to co ja mam tutaj teraz za rodzaj broni, bo się już troszeczkę gubię. Kwiponek. Czyli co mam? Łuk myśliwski. Łuk boju. Aha. A, to tutaj jest... Dobra, to już łapię. To po prostu powiem, że mam rodzaj... Aha. Dobra, już łapię. Po prostu każda tej broń strzela czym innym. Dobra, człowiek się uczy. I co... Za chwilę pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem Skardża. Czas odnowić więzi handlowe z Południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności. Ziemiężyciele! Właśnie! Słońce, awarii! Podłuj śmiecią! Hej! Światłość jego! Schowajcie owoce! Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Karja, więc powiem krótko. 13 król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Karja. Ten 13 król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No. Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od 14 króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności, sporządzone ręką króla Słońce Avada, 14 światłości promiennego rodu.
Jest malarz z Tamuysą. Jeden z gości musi pozwalać Karcza kalać naszej świętej ziemi. Że Karcza stoją u waszego boku. Niczym słońce. Być może jakieś inne urządzenie? A ten poseł? On nosi fokus. Taki sam jak mój. Za ich powodzenie w zmaganiu. Dziękuję wam za uwagę. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widać, nie? Skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie, pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym kacu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się. Tobie pasuje. Tani podryw. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piło zęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak ty może sobie nie do końca poradzić. No. Z tym całym żelastwem na sobie? Wątpię. No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wie. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Karcza za krwawe łowy. I to nie dziwi. Chcę cię zapytać o coś jeszcze. Jak chcesz. Ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemię ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz? Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla Boga Słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę, w tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn szalonego króla połączył siły rebeliantów Karcza i wolnych ludzi Osera. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Awada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas, proszę. Kim są Osera? A moje plemię, z północnego zachodu. Trzy rzeczy nam wychodzą. Kłótnie, kowalstwo i browar. A wolni ludzie, kim są? W sumie można nas nazwać najemnikami, wojskiem za pieniądze. Ale bardziej lojalnymi niż można pomyśleć.
Awad nie pozbyłby się ojca bez naszych mięśni i broni. A teraz część służy mu dumnie w osobistej straży. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Tak. Nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwszy słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15-20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, wredniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piłozomb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz. Ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie. A maszyny ci nie powiedzą. Ja wiem, może Fokus by powiedział. Pojmali twoją siostrę i złożyli w ofierze? To straszne. Ha! Porwana? Tak. W ofierze? Nie. Na Erse trzeba więcej niż paru kardża. Uciekła, a teraz jest kapitanem. Kapitanem całej straży, pupilką samego Króla Słońca. Jak zdołała przeżyć? Ach, opowieść jest ciekawa, ale wymaga czasu. Może kiedy indziej, przy kielichu albo trzech? Albo odwiedź Południk i poznaj ją osobiście. Polubicie się, obie jesteście dość bezpośrednie. Dobra, chyba to chcę było na tyle. Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. Pytania powinnam się usłyszeć. Dobra. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i... No weź, spójrz na siebie. O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w Południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Tak czy siak też idę na to całe błogosławieństwo, więc do zobaczenia, może? Jaki tani podryw. Dobra, zobaczmy. Idę na ceremonię błogosławieństwa. Dobra, i co to jest ta maleta? Dobra, najwyżej mnie pierdolą. Teoria niewidzialnej ściany, tak. Jeśli twórcy nie chcą, żebyśmy gdzieś poszli, dają niewidzialną ścianę. To jest chyba najbardziej wredny sposób izolowania gracza od jakiegoś przejścia. Rozumiem, jakiś wózek, jakieś kurcze powalone drzewo, nie wiem, chociażby, nie wiem, kawałek kłody, patyk, ale nie, niewidzialna ściana. To jest coś wredne, chociaż to i tak jest, już coraz bardziej ludzie od tego odchodzą. Dobra, zobaczmy teraz, będzie... Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Będzie wyglądać. Błogosławieństwo i co? I jak? A, dobra. Aloy, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłam go dla ciebie. Bluźnierstwo. Siostry. Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. Ku pamięci Rosta i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Chyba mu się należy. Wszechmatko, usłuchaj nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Gorejącym płomieniem, co rwie przez tworza, niczym wiosenny wiatr, żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca, a każdy z nas stał się opiekiem wielkiego łańcucha miłości.
A okej, okay. Ja myślę, że zaczynam przypominać, to jest scena zaplątanych. Tam też było lampionek. Tam jest o nim. Mam do niego kilka pytań. No i co? I co teraz? Bardziej pasuje, że rozstali się na kolejnym. Można pogadać? O. Aloy, już po błogosławieństwie, więc możemy w końcu spokojnie porozmawiać. Ufam, że ceremonia nie była nieprzyjemna, biorąc pod uwagę okoliczności. To nie było przyjemne, ale mimo to dostrzegam piękno rytuału. Masz naprawdę dobre serce, skoro doceniasz rytuał adorujący coś, co ci odebrano. Mówię, że mi nie przeszkadza. Mam większe zmartwienia niż wysłuchiwanie pawlających Nora. Rozumiem. Zakładam, że chcesz mnie o coś zapytać. Dlaczego zostałam wyrzutkiem tuż po urodzeniu? Jaką zbrodnię mogłam popełnić, zanim przyszłam na świat? Aloy, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. A czemu? To proste pytanie. A co z moją matką? Czy jest tutaj? Ogląda mnie? Czy nie żyje? Czy jest tu? Czy nigdzie? Twoja matka z pewnością jest z nami, choć tylko duchem. To nie jest odpowiedź, prawda? I żeby było jasne, jestem tu, by uzyskać odpowiedzi. Prawdziwe. A kiedy wygram próbę, zażądam ich. Wiem. Nie oczekiwałam niczego innego. Aż dziwne, że Nora dopuszczają wyrzutków do próby. Taka życzliwość nie jest w ich stylu. Prawo stanowi, że dzieci wyrzutków mają taką możliwość. To szansa na powrót do plemienia. Jednak z tego, co wiem, nikt przed tobą nie skorzystał z tego prawa. Nic w tym dziwnego. Wątpię, by wiele dzieci wyrzutków przeżyło w dziczy wystarczająco długo. Myślę raczej, że to z powodu małej liczby dzieci wyrzutków. Do tej pory miałam okazję poznać tylko jeden taki przypadek. 13-latek, który zabił matkę. Ale na próbie 5 lat później już się nie zjawił. Nie. Mało prawdopodobne, żeby przeżył tak długo. Ale miał swoją szansę. Inne plemiona by go po prostu straciły. To może być dla ciebie trudne do przyjęcia, Aloy. Lecz tradycja wygnania jest, mówiąc oględnie, ludzka. Serio? Spróbuj tak żyć przez 18 lat, Tirso. To pogadamy. A co z Rostem? Dlaczego został wyrzutkiem? Więc nie wyjawił ci tego? Przysiągł nigdy o tym nie wspominać. Tak. Tak jak ja i reszta arcymatron. Przepraszam, Aloy. Lecz przyszłość Rosta musi na razie pozostać tajemnicą. Oczywiście. Rost mówił, że matrony nie tylko przewodzą w plemieniu. Co jeszcze robią? Uczymy, radzimy, błogosławimy. Gdy trzeba, sądzimy. Dbamy przede wszystkim o dobro plemienia. W tym roku w swoich szeregach mamy 3 arcymatrony i około 30 matron. Co je różni? Matrony to pramatki z 2 pokoleniami potomstwa. Arcymatrony posiadają natomiast przynajmniej 3 pokolenia swego imienia. Dlatego przemawiamy w imieniu całego plemienia i wspomagamy je. Szczególnie zaś arcymatrony. Więc im więcej masz dzieci, tym większy autorytet? W sumie sposób dobry jak każdy inny. A może być inny sposób? Czemu Lansra tak mnie nienawidzi? To kobieta dość radykalna. Nic więcej nie mogę. Kurczę, ile tajemnic. To nie moja wina, że się urodziłam, ani że matrony zdecydowały się mnie wygnać. Zgadzam się całkowicie, ale opinie bywają różne. A wszystkie nasze głosowania wymagają większości. Powinnam iść. Przepraszam, jeśli byłam obcesowa. Po prostu od tak dawna szukam odpowiedzi. Wiem, dziecko. Nie tylko ty czekałaś latami na ten dzień. Pomodlę się za twoje powodzenie.
Oczywiście, że Bast wygra. Tylko spójrz na niego. W sumie nie było źle. Fajnie, krótko. Ale znam pół tuzina oseramskich kowali, co robią lepsze fajerwerki. Ups. To nie tak, że chcę szydzić z waszego świętego rytuału. Był ładny. Serio. Tak, nie, coś mi się... Powodzenia w tej próbie. Może kiedyś spotkamy się w... No, może się kiedyś spotkamy, bla, bla, bla. Dobra, mnie ciekawie bardziej ten facet i dlaczego jego fokus jest żółty. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Eren wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi, a nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę! Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi? To twój problem. Nic mi do tego. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Nie bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Wejdź do loży łowców. Dobrze, że nie szyderców. Dobra. A ciekawe, mi się wydaje, że może te fokusy też mogą służyć do komunikacji na długą odległość. Po prostu ktoś mu coś powiedział, mu się to nie spodobało, że ta cutscene zagadała. I co to jest to? Dobra, jeszcze tylko szybki save, ręczny. Raz, dwa. Szybka drzemka. No i lecimy. Bez matka sup. Co powiedziałeś? Znajdź se wyro, wyrzutuj śnij o wygranej próbie. Nic więcej dzisiaj nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, twoja obecność to... Patrzcie, patrzcie, kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki. No. Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz. I ja bym mu zarąbał. Nie znałaś słów błogosławieństwa, co? Ale i tak nikt nie wysłucha twoich próśb. Pozwolisz Bastowi tak do siebie mówić? No co ty? Ty tu musisz walczyć. Widzieliśmy, jak gadasz z obcymi. Oni też nie chcą cię u siebie, co? O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z Nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym, dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz to. Wiesz już, że przegrasz. Ha! Całe życie ćwiczyłem na próbę. Nie boję się ciebie. Niczego się nie boję. Tak,
Siła jest cicha. Ty nie. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci tę bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. No, kiedy wytrąciłam ci z ręki kamień, miałeś naprawdę zabawną minę. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj. Sam zobaczysz. Jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Okej. Dobra. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem, kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Vala. Miło cię poznać, Valo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. Ciekawe. Aha, czyli wszystkie podwójne. Tak. Nie, tam jest też pojedyncze, dobra. Myślałem, że na wyrzutkę specjalnie rozebrali jedną podwójną. Coś tu można jeszcze zrobić? Dobra. Lecimy z tą próbą. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora. Zero prywatności. Wygody i rozrywki. Tak myślę. Wygoda nie jest zła. To jest słabość. Jakbym słyszała matkę. Zawsze możesz wrócić do życia w dziczy, jeśli musisz. Tymczasem wypocznij trochę. W gotowości! Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? Dobra. I co ja mam zrobić? Skończmy z tym jak najszybciej. Czyli zdechłem. Ale to nie jest takie proste. Fajnie, ale fajnie, że z jednej strony fajnie, że nie ma drugiego miejsca, to po prostu musisz to zrobić. A jakbym to zrobił troszeczkę... Teraz tak. Dawaj, jedzonko i co?
Zostaw ją. No. Jeszcze. Kurde. Zbierz trofeum, dobra. Trofeum strzaskane, wyrzutku. Przyda ci się nowe. Bierz drugie trofeum, czy co? Aha, czy muszę po prostu ich załatwić? Kurde. Może fokus coś pokaże. Aha, zbiorniki. Aha, czyli zbiorniki i poroża jest. Dobra, czyli z dupa i poroża. Szybciej, no już! Dobra. Dobra, potem się tobą zajmę. Na początku szoku wojowników. Teraz wolno i ostrożnie. Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. Wyrzutek dołączy? Była za mną! Wyglądała na mocno. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra, albo Vala, ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz. Hej, tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Na wszechmatkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Będzie coraz trudniej! Tylko wariat by tam szedł! Dosyć. A teraz naprzód. Nie ruszaj się! Odpuść się! Zginaj z powrotowaniem! Nie widzę! To nie warto! A Vala zaraz zdaje. Dobra, to no leci. Szybciej, przestań się wlec! Ej, muszę się postarać! Wyrzutek! Na starym szlaku? Zwariowała? Dobrze, dogania mnie. Patrz! Wyrzutek ich dogania! Jak ona się tam dostała? To nie będzie łatwe. Dobra. Zjeść na dół. O. Nie, fajne. Fajne akcje. No dobra, pośpiesz się. Tak, trzymaj! A to mi nie wykło? Szybko je wucho. I co? 100 parę metrów. I pyk na górę. Pyk i parkurem. Szykowałam się na to całe życie. Oni mieli plemię. Ale ja miałam Ciekawe, czy... Bądź doskonała. Bądź ciekawe, doskonała. Czy te macki to nie są te przypadkiem, co było wcześniej w przepowiedni, które mówiłem Matrony, właśnie to? Czy to nie są właśnie te maski tej starożytnej złej maszyny, bo to właśnie jest szczyt tej góry? Nie mogę teraz dać się pokonać. Dawaj. Nie wygrała! Wyrzutek, oszust! Wyrzutek? Zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy, kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu? Ale to Aloy. Niegdyś wyrzutek. Teraz wojowniczka wygrała próbę. A!
się! Ale oni wciąż strzelają! Nie mogą strzelać, jeśli nie żyją. Oho. Zajmij ich. Ja znajdę dobry kąt. Bast! Bast! Idziesz? No pewnie. Dalej. Już! I co? Trzeba ich wyzabijać? Dobra. A, tam są. Jest ich za dużo! Jakie za dużo? Nie pokonamy ich! Tyk. Dwa. I... A, kurde, nie. Brak amunicji? Dobra. Wypę strzały? A może headshota? Da, radę zrobić headshota. Dobra. Co to ma? Szybko, biegiem do ślizganki. Zabić wszystkich! Żadnych świadków, mają zginąć! Trzymać się razem! I co? A, i jak zwykle nie, na L musi walczyć dla wszystkich. Coraz ich więcej! Ilu ich tam jest? Brak amunicji? Jak tu? Dobra. Jeden. Jest ich więcej! Oj, oj. A, czyli tabie były zasięgowe? Na co poziom to się to nie jest za trudne? Kurde! Jest ich za dużo! Tyk, dobra i... Proszę bym próbował ten drugi łuk. Nie damy im rady! Wszechmatko, ratuj! A, to jest taki porażek. Który paraliżuje, ale nie duże obrażenia zrobił. Nie szkoda. Tego szkoda, że nie można, że... Tak. Dobra, nieważne. Trzeba się... Ha! Ostatni strzał. Ostatni intrus. Teraz, w dół, póki mamy szansę. O kurde. Broń ze starego świata. Nie, kurde, żeby ten tupek nie zginął. Wszyscy naprzód! Może nie lubiłem tego tupka, żeby ginął. Indupku. Brak amunicji? Co to nie za problem. I patrzy. O. A jak się je używa? Aby... Na razie to się muszę wyleczyć. No, a jak się używa tego działka? I chlas. Zabieraj wszystko i... I co? No, a jak się w ogóle... Jak się w ogóle używa tego działka, czy w ogóle jeszcze na razie nie można? To, kurde, to niesprawiedliwe. Podniosłem działko, kurczę, naciśnąłem triggera i nie chcę działać. A dobra, skoro wiem, że to działa, się po prostu nie będę bawił. To... Ała, boli.
pyk. A, to ma wybuchowe strzały? No dobra, to jest rozmę. To jest rozmognista. Przyjmy na gorsze. Dwa, pełny ogień. Jeden. Dwa, pełny ogień. Jeden, pół efektu. Cały efekt. Trzeba... Mogły być te strzały, więc to mogły być mocniejsze. No kurde, ile kop krapy na strzały. Dobra. Ten też strzelał z tymi... Czy ognistym oczom obuchowa? Dobra. Bora odszukuje drugiego dowódcę. Dobra, i to jest tak. To jest groźna broń. Aha, czyli dobra. Biorę i co? I nie mogę nic. Aha! To muszę drugi digger przytrzymać. Aha, dobra, to po prostu muszę złapać, celować i wtedy. Przytrzymaj. Dobra. Wedle rozkazu. Co to nie mają za zbiorniki? Beczki z prochem? Myślę, że ta technologia sobie zapomniana. Ładna wersja. Być przy matce! Ugh!
No to z tego co widzę, to będzie jak na razie tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak widzę, to gra się bardzo ciekawie zapowiada. No i zapraszam do dalszego oglądania mojego kanału. Do zobaczenia.